Zizu, zizu, ziza. Dzień dobry, kierowniku. 2 złote. Zizu, zizu, ziza. 2 złote, kierowniku. Daj, proszę, daj. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pan Gąsowski to jest tylko jedna literka różnicy i byłby pan Wąsowski. Jesteśmy, moi drodzy, u skraju ulic Alei Jana Pawła i ulicy Twardej. Samo centrum Warszawy. Metro. Wieżowce, skyscrapers in English, a my będziemy jedli, bo jest pora obiadowa i czas w końcu coś zjeść. Będzie to wyjątkowy kebab. Zobaczcie za moimi plecami Bodrum Doner Kebab. I jest to wyjątkowy kebab, bo jest to kebab, który jak jest obrabiany termicznie, to razem z mięsem są warzywka, papryka, pomidory, cebula i co ciekawe jeszcze, ziemniaki. Nic tylko jeść. Z tego co wiem, bo wygooglowałem, pierwszy tego typu kebab w Polsce. No i w Warszawie siłą rzeczy. Że jak będziecie jedli teraz śniadanie, obiad albo kolację, to naszykujcie sobie więcej, bo ja będę jadł. Zizu, zizu, zizaj. Wojciech Gąsowski, Mirek, bo tam Mirek też był. Idziemy jeść. Czy jadłeś śniadanko, powiedz mi, mój drogi? Jadłem dzisiaj rano. Jadłem śniadanko. Skromny, ale jadłem. Czyli nie będziemy przesadzać. Co, nie będziemy? Nie będziemy przesadzać. Nie, no spokojnie. Czekaj, bo my jeszcze tutaj jesteśmy pewni. Przed otwarciem. A, to przepraszam. To jeszcze raz zaśpiewam. Zizu, zizu, zizaj. Ta melodia tak mi wpadła w ucho od jakiegoś czasu. Teraz słucham jej cały czas. Gdzie się podziały? Po prostu ludzie cenią sobie jego muzykę, jego towarzystwo. Ja tylko dodam, że on ma już 80 lat. Nie widać tego po nim. Po mnie dzisiaj też nie będzie widać, że tego kebaba wciągnę. To Stasiek? Nie. To nie jest Stasiek, to jest Mirek. Mówmy po imieniu. Okiński. Mówmy sobie po imieniu. Piotrek, Mirek. Poznajcie się. Brudzia? Dobrze. Idziemy jeść. Zaraz. Teraz, zobacz. Teraz. Zizu, zizu, zizaj. Dobrze, moi drodzy, czekamy. Udało nam się zamówić. Bardzo sympatyczna obsługa. Porozmawialiśmy sobie w języku, co ciekawe, angielskim. Ile kosztowało nas 2 kebaby? Zamówiliśmy te z wołowiny, bo będą szybciej. Około 37 zł za sztukę. Są w 3 rozmiarach. SK, MK i LK. My wzięliśmy oczywiście te największe. Czyli 70 niecałe 6 zł za 2 sztuki. Wzięliśmy 2 takie same. Tak jak mówiliśmy, jest to wyjątkowy kebab, bo jest mięso przeplatane warzywami i dowiedzieliśmy się, jakie to są warzywa. Narożnie. Oczywiście jest to kręcone. Papryka, jest marchewka. Papryki są 2, bo jest zielona i czerwona. Jest pomidor, jest marchewka, jest zielony groszek, kukurydza, do tego bazylia, ziemniaki. Wiele kebabów jedliśmy i były to zarówno kule moce, jak i kebaby kraftowe, ale takiego z warzywami jeszcze nie jedliśmy. Dziś będzie nasz pierwszy raz. No, wjechały kepsy. Od momentu zamówienia czekaliśmy, ale nie jakoś spektakularnie długo. Jeśli chodzi o wielkość, solidny, jest to lawasz, widzieliśmy dzisiaj. Sprawdzamy. Pierwsze, co się rzuca, to, że jest dużo mięsa, dużo warzyw, ale mało sosu. Przez to, że jest tak dużo warzyw, to mięso sprawia wrażenie bardzo wilgotnego. Nie jest zupełnie suche. Chyba pierwszy raz, kiedy jem kebsa, który nie ma w ogóle sosu. Znaczy, ma sos, ten, który się wydobył z mięsa i ten, który się wydobył z warzyw, ale nie ma w sobie klasycznego, nie wiem, jakiegoś tam czosnkowego czy ostrego sosu. To pewnie jedni uznają za mega plus, a innym będzie tego brakowało. Ale dzięki temu możemy się skupić na smaku mięsa. Jest ono bardzo uwypuklone. Poczułem teraz pod zębem kukurydzę, poczułem zielony groszek. To chyba pierwszy raz, kiedy w kebabie te 2 warzywa występują.
To mięso jest dobrze przyprawione, dobrze popieprzone. Nie jest przesadnie pikantne, ale jest idealne do smaku. Zupełnie kebab nieklasyczny, niebanalny. Zupełnie inny od takiego tradycyjnego. Wszystko to dzięki temu, że te warzywa są pieczone razem z nim. Warzywa, mięso i brak sosu. Czasami jak naładujemy dużo tego sosu, to ten sos zabija smak mięsa, a ten tutaj jest uwypuklony. No, słuchajcie, ja jestem na tak. Porcja solidna. Idealna. Nie za mała, nie za duża. I co by tu powiedziała Ula Somow, znany dietetyk, jakby siedziała obok mnie, że w większości sosów ta cała kaloryczność jest właśnie w sosach, a tutaj tego sosu nie ma, więc jemy tylko to, co jest w środku, czyli warzywka, do tego mięsko i do tego pita. Jak wrażenia? Wrażenia, moi drodzy, bardzo pozytywne. Do jednej rzeczy bym się przyczepił, wiesz? No. Czy nie uważasz, że pita to jeszcze powinna sobie poleżeć? Mogła, ale to może dlatego, że byliśmy pierwsi, że byliśmy świeżo. Kebab na pewno inny od pozostałych. Chyba pierwszy raz jadłem taki. Na plus na pewno to, że nie ma sosów, czyli bardzo dobrze możemy poznać smak tego mięsa. Cena nie wylewa się. Nie wylewa się. Cena można byłoby dyskutować, ale wydaje mi się, że ta porcja jest idealna, nie za duża, nie za mała. Cena 37-38 zł. Jakby było za 30, byłoby pewnie perfekcyjnie, a tak jest ciut drożej, ale wiemy, że na pewno za czynsz tutaj muszą sporo płacić, bo punkt jest, tak jak mówiliśmy, idealny w samym centrum, w samym sercu miasta. To, że te warzywa są, dzięki temu naprawdę ten kebab nie jest suchy, ma fajny flow, ma fajny smak i wydaje mi się, że powinniście się skusić na niego. Powiedziałem to od razu po nagraniu Szpilbusiowi, będzie się dobrze odbijał. Wpadnijcie tutaj na Róg Twardej Alei Jana Pawła i sprawdźcie sobie tego kebsa, bo naprawdę jest oryginalny. Jak ty zdrowo żyjesz. Zobacz. Kationy, aniony, magnes i wap. Napiję się, bo nie wzięliśmy picia. Ale była promocja przy zakupie kebaba w rozmiarze L, picie było za 4 zł, ale nie wzięliśmy. Jadę teraz, wsiadam teraz do samochodu i szybki raport taktyczny będzie oczywiście na Instagramie jutro rano, czy było dobrze też na tak zwanym wyjściu, bo na wejściu było ok. Jedziemy.